Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam dla Was test, kolejny test z mydłem i to jest test foremki. Mam foremkę 3D, okolicznościową, związaną ze świętami zbliżającymi się, a jest to mianowicie bałwanek. I zrobię tego bałwanka z mydła, z którego zazwyczaj robię wszystkie moje mydła, czyli ze specjalnego mydła do do it yourself. Tą foremkę zabezpiecza się w ten sposób, żeby się nie otworzyła gumką, po czym do środka wlewa się masę, w moim przypadku jest to mydło. I żeby roztopić mydło, potrzebuję dzbanuszek i mikrofale. To jest właśnie takie mydło, które roztapia się w mikrofali, a potem wypełnia foremki, a ono bardzo szybko zastyga. Tu jest przygotowany dzbanek, który bez problemu można włożyć do mikrofali. Nakładam sobie łyżką troszkę tego mydełka. Tyle powinno wystarczyć. Może jednak jeszcze trochę. I teraz do mikrofali. Po 1,5 minuty w mikrofali tak wygląda stopione mydło. I teraz przelewam do foremki. Jeszcze trochę tutaj zostało. Trzeba dokładnie wypełnić foremkę, bo inaczej ten kształt nam nie wyjdzie. Można trochę popukać. I zobaczymy, jak będzie zastygać. I po zastygnięciu widzę, że troszkę wypłynęło bokiem mydła. Ta foremka jest chyba nie do końca szczelna, a na górze znowu jest pusty kształt. Czyli roztopię jeszcze trochę mydła i doleję. I mam nową, świeżą partię mydła. I dolewam do foremki do pełna. Teraz powinno zastygnąć. Otwieram i zobaczymy, jaki jest efekt. Nie jest tak prosto otworzyć. Ale efekt jest całkiem niezły. Łatwo się wyciąga z foremki, wystarczy tutaj wyciągnąć w ten sposób. Nie ma problemu z wyciągnięciem. Kolor naturalny jak najbardziej pasuje do bałwanka, czyli biały. I dodatkowo jest taki bałwanek wyszedł błyszczący. W każdym razie ja jestem z tego efektu bardzo zadowolona. Wydaje mi się, że foremka się sprawdza, mimo że tutaj troszeczkę wypłynęło bokiem. To jednak jak to się umiejętnie zrobi, to efekt jest bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że Wam również się podobało. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!